Kleopatra i Juliusz Cezar, czyli bardzo znane postacie, które były poniekąd świadkami upadku Egiptu. Jak to było z tym Egiptem? Czemu upadł? I jak wyglądały ostatnie kontakty wolnego Egiptu z Rzymem? Kleopatra była córką Ptolemeusza XII i siostrą Ptolemeusza XIII. Gdy Ptolemeusz XII zmarł w 50 roku przed naszą erą, 17-letnia wówczas Kleopatra i jej rodzony brat 10-letni Ptolemeusz XIII objęli władzę i zgodnie z tradycją zawarli małżeństwo. Jako że Ptolemeusz XIII był młody, był również uległy, co wykorzystali jego doradcy z dowódcą armii Achillesem na czele. Nie tym greckim oczywiście, innym zbieżność imion. Ci chcieli za wszelką cenę wyeliminować Kleopatrę, by Ptolemeusz został władcą, a właściwie to oni, tylko rządziliby Ptolemeuszem. To się udało, Kleopatra została wygnana, opuściła Egipt i udała się do Palestyny. W tym czasie trwała rzymska wojna domowa między Juliuszem Cezarem a Pompejuszem. Na dobrą sprawę był to ostatni epizod rzymskiej wojny domowej między zwolennikami uprawnień Trybuna Ludowego, czyli reprezentanta głosu ludu w Senacie Rzymskim, a reprezentantami arystokracji, którzy chcieli wzmocnić władzę Senatu kosztem właśnie Trybuna. Była to taka wojna między ludem a arystokracją, z czego lud reprezentował Juliusz Cezar, a arystokrację Pompejusz. 9 sierpnia 408 roku przed naszą erą doszło do bitwy pod Farsalos na terytorium Grecji, gdzie Cezarianie rozbili armię Pompejanczyków. Była to decydująca bitwa wojny domowej, wszystkie prowincje i greckie państwa zależne od Rzymu opowiedziały się po stronie zwycięzcy, czyli Juliusza Cezara. Pompejusz wiedział, że ostatni jego zwolennicy są w Afryce i tam też postanowił szukać żołnierzy. Pompejusz liczył na poparcie Ptolemeusza XIII i popłynął do Egiptu. Ale Ptolemeusz XIII pod wpływem swoich doradców rozkazał zamordować go zaraz po jego zejściu na ląd, a jego głowę odesłał Cezarowi jako taki symbol przyjaźni. Po prostu Ptolemeusz XIII nie chciał się angażować w tę wojnę, nie chciał walczyć z Cezarem, z jakiegoś tam Pompejusza. Stwierdził, walić to, jesteśmy ze zwycięzcą, czyli z Cezarem. Cezar zobaczył obciętą głowę Pompejusza, no to stwierdził, że to jest zbyt gruba akcja dla niego i on nie poprze kogoś, kto wysyła mu obciętą głowę przeciwnika. Ponadto Pompejusz nie uwzględnił pewnej istotnej informacji. Juliusz Cezar sypiał z jego siostrą żoną. Cezar zachował się roztropnie i powiedział, że poprze Ptolemeusza XIII tylko jeśli pogodzi się z Kleopatrą. Ptolemeusz oczywiście odmówił, a przy okazji wywołał zbrojne powstanie przeciwko Kleopatrze i Cezarowi. Dla poskromienia powstania sprowadzono rzymskie posiłki z Syrii i Palestyny. Ptolemeusz zginął na skutek walk w 47 roku przed naszą erą, zaś Kleopatra poślubiła swojego przyrodniego brata Ptolemeusza XIV. Po spacyfikowaniu powstania Juliusz i Kleopatra wybrali się w romantyczną podróż na południe Nilu. Później Cezar wyjechał, a Kleopatra została w Egipcie jako jedyna słuszna przywódczyni, a przy okazji urodziła syna. Ptolemeusza oczywiście. Z tym, że Ptolemeusza Cezara, nazwanego Cezarionem, czyli małym Cezarem. Było to dość niebezpieczne, bowiem przez dłuższy czas Cezar pozostawał jedynie gościem w pałacach w Aleksandrii, otoczonym przez podburzony tłum. Mimo to Kleopatra rządziła Egiptem i to było najważniejsze. Przy okazji miała syna swojego i Cezara. Po zwycięstwie nad Pompejuszem Cezar mógł wreszcie sobie pozwolić na triumf. Była ogromna uroczystość, opiewana właściwie w całej Galii, Egipcie, Poncie i Afryce. Odbyły się igrzyska, zabawy, turnieje. Cezar zyskał przychylność ludu, hojnie rozdawał łupy wojenne. Korzystał z tego, że nikt nie może mu realnie zagrozić. Przy okazji wprowadził liczne reformy mające podnieść państwo z anarchii i wieloletnich wojen. Obejmowały one również prowincje rzymskie, przyczyniając się do integracji imperium. No generalnie Cezar rozpoczął wielką akcję, która miała na celu przysporzyć mu zwolenników. Również dokonał wtedy reformy kalendarza, tworząc kalendarz juliański, którego używamy. Dokończono reformę rolną, zakazano piastowania urzędu namiestnika prowincji dłużej niż 2 lata, rozwiązano stowarzyszenia, które mogły się przyczynić do spisków. I mimo, że Cezar gdzieś tam czasami mówił, że jest republikaninem, takim głosem ludu, no to w rzeczywistości był tyranem, czyli osobą, która miała władzę absolutną, ale miał poparcie ludu i to było najważniejsze. Dodatkowo prowadził zasadę łagodności rządów, czyli nie skazywał na banicję spiskowców i nie mścił się na wrogach.
co później mu się odwdzięczyło. Mimo, że lud go kochał, znienawidziła go arystokracja. Cezar miał problem, a właściwie dwa problemy. Jeden to Gajusz Cassius Longinus. Związany wcześniej z obozem Pompejusza, po klęsce poddał się Cezarowi, a Cezar wspaniałomyślnie postanowił go nie karać zbyt surowo i ten nadal piastował polityczne stanowiska. Drugim problemem był Marek Junius Brutus. To ja, czyli Brutus, syn Cezara. Jakby nie patrzeć, Cezar zrobił sobie dyktaturę, a Brutus jest dziś uważany za takiego zdrajcę w słusznej sprawie, gdyż był zwolennikiem republiki, tylko takiej prawdziwej, nie takiej jak Cezar. Juliusz Cezar opiekował się Brutusem, a niektórzy twierdzą, że Brutus był nawet synem Cezara. Także tutaj Brutus postawił interesy polityczne nad interesy rodzinne. Jak zginął Cezar, chyba każdy wie. W Senacie zamordowali go politycy, wbijając w niego ostrza również Brutus. Śmierć Cezara okazała się początkiem nowej wojny domowej i walki o władzę. Po jednej stronie był Marek Antoniusz i Oktawian, po drugiej Brutus i Gajusz Cassius Longinus. Jak się domyślacie, Kleopatra poparła Antoniusza i Oktawiana, a wojska Brutusa zostały rozgromione w bitwie pod Filippi. Kleopatra spotkała się z Antoniuszem w Tarsu, by porozmawiać o pokoju, wcześniej zabiła swojego przyrodniego brata męża, tak dla pewności, by to ona rządziła, jedynym prawowitym następcą był Cezarion, syn jej i Cezara. Z Antoniuszem zaczęła dyskutować, rozmawiać, zawarła pokój i się z nim przespała. Antoniusz przebywał wraz z Kleopatrą w Aleksandrii. Musiał jednak opuścić królową, miał zamiar zrealizować plan poślubienia Oktawii, siostry Oktawiana Augusta, w celach politycznych oczywiście, by panowie razem mogli rządzić. No, chcieli się tak dogadać raz na zawsze. Kleopatra, która pozostała w Egipcie, urodziła Antoniuszowi bliźnięta Aleksandra Heliosa i Kleopatrę Selenę. No, przyznajcie, miała bardzo szlachetnie urodzonych potomków. Część od Cezara, Cezariona oczywiście, i część od Antoniusza. Finalnie Antoniusz z Oktawianem się poróżnili. Antoniusz olał więc Oktawię i wrócił do Kleopatry, którą bardzo kochał, ona jego zresztą też. Antoniusz za egipskie pieniądze zorganizował sobie armię przeciwną Oktawianowi i rozszerzył granice Egiptu o Cypr czy Kretę. Ładnie się podzielili, a po zwycięskich wyprawach Antoniusz urządził wielką paradę nie w Rzymie, ale w Egipcie. Wskazał Egipt na takie nowe centrum świata rzymskiego. Podczas uroczystości Kleopatra otrzymała tytuł Królowej Królów, a Cezarion Króla Królów. Swoim dzieciom Antoniusz wykroił królestwa z obszaru wschodu rzymskiego, które planował podbić. Aleksander Helios miał rządzić Armenią, a Kleopatra Selenę Libią. Trzeci, nowy syn Antoniusza i Kleopatry, Ptolemeusz Filadelfos, miał rządzić na zachód od Eufratu. Pozostawał tylko jeden problem. Oktawian, przecież ten był w konflikcie z Antoniuszem. No i musieli panowie wreszcie dać sobie po twarzach. Wiosną 31 roku przed naszą erą pod Akcjum spotkały się dwie armie i całe lato przeciwnicy stali w odległości kilkudziesięciu kilometrów od siebie, nie spiesząc się do decydującej rozgrywki. Dowódcy Oktawiana Augusta działali ostrożnie. Zadbali o odcięcie wszelkich dostaw żywności dla floty i armii lądowej Antoniusza, które cierpiały głód, podczas gdy wojska Oktawiana otrzymywały regularne zaopatrzenie dzięki panowaniu na morzu. Dla przykładu, z 200 egipskich okrętów, jakie na początku wyprawy dostarczyła mu Kleopatra, pozostało zaledwie 60. Pozostałe trzeba było spalić, gdyż w wyniku strat wśród załóg nie miał kto ich obsadzić. Antoniusz nie miał innego wyjścia. Otóż dysponował on jeszcze 11 legionami w Egipcie, mógł zatem stracić pod Akcją piechotę, ale nie mógł przegrać na morzu. To była jego ostatnia flota, ostatnie statki, po prostu nie mógł ich stracić. Postanowił więc stoczyć bitwę morską, tak żeby całą swoją siłę skoncentrować właśnie na morzu. 3 września 31 roku przed naszą erą, około godziny 12, flota Antoniusza wypłynęła z zatoki i ustawiła się na wprost przeciwnika. Okazało się, że statki Oktawiana, dowodzone przez Marka Agrypę, są słabe, gorzej wyposażone, mniejsze. Antoniusz uderzył, a okręty Agrypy zawróciły i rozpoczęły ucieczkę, więc Antoniusz rzucił się w pościg. W rezultacie czego szyk jego ciężkich jednostek uległ rozluźnieniu, no i na to czekał Agrypa, gdy ciężkie i słabo zwrotne okręty Antoniusza rozluźniły się, okręty Agrypy zawróciły i rozpoczęły walkę. Na to cały czas czekał Agrypa.
Jego statki zaczęły wciskać się między te ciężkie statki Antoniusza i je powoli wyniszczać. Na każdy okręt Antoniusza przypadały 3 statki Oktawiana. W tym krytycznym dla Antoniusza momencie egipskie okręty Kleopatry, które były małe i szybkie, zawróciły do Egiptu. Widząc to, Antoniusz popłynął w ślad za ukochaną. Ucieczka Antoniusza przesądziła o losach bitwy. Pozbawione dowództwa okręty walczyły dzielnie, ale działania ich nie były skoordynowane. Była to jedna z największych i najbardziej zaciętych bitew starożytności. Bitwa pod Akcją zakończyła się pełnym zwycięstwem floty Oktawiana. Flota Antoniusza została rozgromiona, a jego armia lądowa po 7 dniach braku łączności ze swoim wodzem poddała się. Porażka pod Akcją była dla Antoniusza ciosem, lecz z militarnego punktu widzenia nie oznaczała jeszcze klęski. Wciąż jeszcze dysponował wojskami w Afryce. Decydujące okazały się jednak psychologia i moralne skutki bitwy. Na wieść o katastrofie pod Akcją, a zwłaszcza na wieść o porzuceniu przez Antoniusza walczących wciąż oddziałów, legiony syryjskie odmówiły mu posłuszeństwa. Również nie posłuchały się go legiony stacjonujące w Cyrenie. Żołnierze rzymscy stracili zaufanie do swojego niegdyś popularnego wodza. Nie chcieli walczyć za sprawę Kleopatry i Egiptu. 10 miesięcy później Oktawian wkroczył do Egiptu. Marek Antoniusz popełnił samobójstwo, Kleopatra zaś podjęła działania na rzecz zachowania niezależności królestwa i próbowała jakoś negocjować z Oktawianem, ale to nie przyniosło skutku. Ten się obawiał, że Kleopatra coś tam będzie kręcić i będzie chciała wzmocnić władzę Cezariona i skupi wokół niego przeciwników rzymskiego panowania w Egipcie. 12 sierpnia 30 roku przed naszą erą Kleopatra popełniła samobójstwo albo przez dopuszczenie do ukąszenia jadowitego węża, albo przez spożycie trucizny. Niektórzy twierdzą, że zabił ją Oktawian. Oktawian kazał zabić Cezariona w końcu sierpnia 30 roku przed naszą erą. Dzieci ze związku z Antoniuszem zostały zabrane przez Oktawiana do Rzymu i zamieszkały z Oktawią, siostrą Oktawiana, żoną Antoniusza, a przy okazji poprowadzono ich triumfalnie w pochodzie zwycięskim w Rzymie. Taka historia. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam Was również na Instagrama, Światowe Historie i kanał Światowe Epigrafie. Trzymajcie się, cześć!